Siemano, Nity Nit, 24 bity. W dzisiejszym odcinku coś dla raperów. Pokażę wam bardzo prosty i fajny sposób, jak ćwiczyć rytmikę oraz poprawić swoje flow. Zaczynajmy! Ćwiczenie zaprezentuję na przykładzie zwrotki, którą napisałem na moją płytę i brzmi ona tak. Bezwład, lecisz gdzieś, ale nie wiesz sam, czy bez wad jest twój plan, gdy zawieje wiatr. Gonisz gdzieś, dawno ustaliłeś drogi cel, świadome decyzje nadały nieświadomy pęd. Bierność, przecież nic nie zmieniamy tu, to autopilot, a nie żaden przemyślany ruch. Jak nurt rzeki zabiera nas ze sobą, jakby sam potok słów miał dać nam wejść w słowo. Ćwiczenie polega na tym, że liczysz 1, 2, 3, 4 normalnie jak w takcie i na 1 i 3 imitujesz dźwięk stopy, czyli na przykład ja uderzam pięściami o swoje nogi. Na 2 i na 4 imitujesz werbel, czyli ja w tym przypadku klaszczę. Czyli 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. I traktujesz to jako siatkę rytmiczną. To jest dokładnie początek i koniec twojego taktu. Więc 1, 2, 3, 4. I musisz w tym, po pierwsze, wybijać ten rytm już odruchowo, w ogóle o nim nie myśląc, a po drugie, musisz postarać się ułożyć całą zwrotkę w tym rytmie. Na przykładzie mojej zwrotki. Bezwład, lecisz gdzieś, ale nie wiesz sam, czy bez wad jest twój plan, gdy zawieje wiatr. Gonisz gdzieś, dawno ustaliłeś drogi cel, świadome decyzje nadały nieświadomy pęd. Bierność, przecież nic nie zmieniamy tu, to auto i tak dalej, i tak dalej. Ćwiczenie polega na tym, aby najpierw nawinąć zwrotkę dwukrotnie w tempie dużo niższym niż tempo utworu. Na moim przykładzie. 3, 4. Bez wad, lecisz gdzieś, ale nie wiesz sam, czy bez wad jest twój plan, gdy zawieje wiatr. Gonisz gdzieś, dawno ustaliłeś drogi cel, świadome decyzje nadały nieświadomy pęd. Bierność, przecież nic nie zmieniamy tu. To i widzicie, jak trudne jest zachowanie tego tempa, żeby nie przyspieszać. I wolniejsze tempo jest ważne również dlatego, że zaczynacie zauważać, w którym dokładnie miejscu rozmieszczona jest dana sylaba. Następnie, gdy już nawiniemy dwa razy w dużo wolniejszym tempie, postarajmy się nawinąć teraz w tempie bardziej naturalnym, czyli praktycznie tak jak brzmi ten utwór w oryginale. Bez wad, lecisz gdzieś, ale nie wiesz sam, czy bez wad jest twój plan, gdy zawieje wiatr. I tak dalej, i tak dalej. Nawijamy w tempie naturalnym. Następnie przyspieszamy bardzo, więc nawijamy w tempie znacznie szybszym niż tempo oryginalne utworu. Bez wad, lecisz gdzieś, ale nie wiesz sam, czy bez wad jest twój plan, gdy zawieje wiatr. Gonisz gdzieś, dawno ustaliłeś drogi, za świadome decyzje nadały nieświadome pęd. I tutaj bardzo ważne jest, aby przyspieszać maksymalnie do tempa, w którym nadal wyraźnie potraficie nawijać. Jeśli sylaby zaczynają już wam się nieco mieszać, wtedy oznacza to, że powinniście obniżyć nieco to tempo. I znajdziecie wreszcie swoje maksymalne tempo, w jakim jesteście w stanie nawinąć tę zwrotkę. I po tych 5 nawinięciach bardzo polecam nawinąć od razu do oryginalnego bitu. Efekt jest natychmiastowy, ale nie to jest ważne w tym ćwiczeniu. Dużo ważniejsze jest to, abyście ogólnie codziennie ćwiczyli i rozwijali swoją rytmikę i swoje flow. To, że potraficie lepiej nawinąć od razu po tym ćwiczeniu, jest to pewien efekt uboczny, ale dużo ważniejsze jest długofalowe planowanie. I jako rozwinięcie tego ćwiczenia polecam nawijać na bitach, które są dużo wolniejsze lub dużo szybsze od bitu, do którego nagrywacie. Ale polecam skupiać się na dużo wolniejszych, ponieważ wtedy będziecie mogli bardziej panować nad swoją rytmiką, ponieważ przy wolniejszych bitach bardziej widzicie i słyszycie tę rytmikę i panujecie nad nią. A dzieje się tak dlatego, ponieważ w wolniejszym bicie odległości pomiędzy poszczególnymi dźwiękami są większe, więc gdy na nich nawijacie, słyszycie dokładnie, w którym miejscu upada wasza sylaba. I przy szybszym bicie, gdy tego nie traficie, czasami możecie nawet tego nie zauważyć, ponieważ kładziecie sylabę w ten sposób i ona już może być bliżej następnej. Natomiast w wolniejszym bicie już wtedy ta różnica będzie bardziej słyszalna i będziecie widzieć dokładnie, gdzie robicie błędy. Więc polecam tak robić. Pamiętajcie, że to nie jest żadna magiczna metoda, tylko ćwiczenie. A żeby ćwiczenie przynosiło efekty, trzeba ćwiczyć. Najlepiej codziennie. I to ćwiczenie jest bardzo dobre i dla początkujących, i zaawansowanych, ponieważ naszą rytmikę ciągle musimy rozwijać. No, zawsze może być lepsze. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, napiszcie proszę w komentarzu i nie zapomnijcie subskrybować, ponieważ na bieżąco dodajemy nowe filmiki. Big up! Mówił do was Nity Nit, 24 bity.